I powinien stronę zmienić. Głowacki zszedł do środka. Szykuje się na uderzenie, strzela prawą nogą, ale piłka nie spłatała tutaj figla Kleba. Sławek. Sławek do Wolskiego, ta para, która wypracowała bramkę w poprzednim spotkaniu. Teraz Wolski do Goncerza, ale broni to bramkarz Pogoni. Jego jest Goncerz, ale piąstkuje Klebaniuk. Marczuk. Szczepanek ma dużo miejsca i dużo czasu. Zagrywa po ziemi, ale nie porozumiał się tutaj z Kotwicą. Goncerz kontra Klebaniuk. Sędzia zapewne wybroni się z tej sytuacji, skoro my musimy też ją oceniać. Dobry pressing Stalowców. Wolski odebrał piłkę. Wolski na lewej jest Sławek. Zagrywa jednak do Goncerza. Goncerz! I żółta kartka za przewinienie dla... Głowacki ponad poprzeczką, ale miał jeszcze pretensje przed wykonaniem tego stałego fragmentu gry. Środka do Wolskiego. Ten czeka na partnerów. Zagrał w tempo do Głowackiego, który znalazł się w środku boiska. Sławek. Sławek na pole karne! Zawiesiłem głos, bo naprawdę to powinna. Ale Wolski. Szkoda tego poślizgnięcia, bo już wydawało się, że już ucieknie i wyjdzie sam na sam faktycznie z bramkarzem, no ale zobaczmy. Wolski do Goncerza. Goncerz, dośrodkowanie, nie sięgnął tej piłki. Szczepanek. Górski. Podanie prostopadłe, biegnie na tę piłkę Przybecki. Przybecki na prawej stronie, wgranie w pole karne, ale dobrze wrócił Marczuk. Interweniując i powstrzymując Wróblewskiego. Adelbajdo, podanie w tempo. Oskrzydla tę akcję. Wróblewski, dogranie do środka i nie ma faulu według arbitra. Ponownie groźna okazja. Pogoni Siedlce, jeszcze szansa, jeszcze piłka do Górskiego. 1-0 dla gości. Przejęcie piłki przez Stalowców. Sławek wyprowadza piłkę na lewej flance i w środku Goncerz. Dochodzi także do pola karnego Maciejewski. No i to przecięcie Kotwicy. Wolski. Na Kłosa. Kłos odgrywa do Sławka. Nie, to Maciejewski, przepraszam, spalony. Ale na spalonym Maciejewski właśnie. Dobrze się z futbolówką zabrał. Czeka w środku Szczepanek. Zagranie po ziemi. Wybijał Klebaniuk. Jeszcze Marczuk, Szczepanek w polu karnym, Szczepanek, ale pokazuje arbiter, że nie będzie rzutu karnego. Grają dalej Stalowcy. I ostatecznie to goście wychodzą spod tej lewej strony boiska zwycięsko i teraz szansa dla nich na kontrę. Wyprowadzona piłka na prawą flankę, tam Przybecki zagrywa do środka, szansa dla gości na podwyższenie wyniku, ale ponad bramką ten... Bajdo, mógłby być to celny strzał na bramkę. Zamknęła Siedlecka Pogoń Stal na jej połowie i teraz piękne otwierające podanie na lewą flankę. Zagranie do środka i 2-0 dla gości. Właśnie reklamowali przeciwnicy. Maciejewski. Ze Szczepankiem. Jeszcze Maciejewski nad bramkarzem i to jest bramka. Co tutaj się stało? Okazja po prostu podarowana przez Pogoń Siedlce. Jest ta bramka kontaktowa dla gospodarzy. No może rzeczywiście ten scenariusz z piątku się odwróci, ale zobaczmy, bo teraz z kolei Pogoń, strzał z dystansu, łapie Kaczorowski, strzelał Kołoczek. Całych drugich 45 minut na takiej intensywności, na takim tempie, w końcu zacznie brakować pary. Ale teraz dobre podanie, prostopadłe, nie ma spalonego, Przybecki na prawej stronie, dogranie do środka, broni to świetnie Kaczorowski, ten strzał. Ponownie Pogoń, świetnie się tą lewą stroną przedrał zawodnik Pogoni. Minął zawodników Stali jak tyczki, jest 3-1. Ale co tutaj się wydarzyło? Nie wynikała z tego, że
Stalowcy zaprezentowali to, co mieli zaprezentować. Może to myśl skończę za chwilę, bo teraz Olejarka ma więcej miejsca. Podaje na prawą stronę do Kłosa. Wchodzi Rejman. Do niego to zagranie. Rejman zablokowany ten strzał. Członka sztabu szkoleniowego Stali Rzeszów. Nie wyłapaliśmy tego, więc nie wiemy dla kogo dokładnie, ale o tym za chwilę. Mustafajew wyprowadza tę akcję Stali. Podanie do Kłosa. Kłos do Mustafajewa. Mustafajew! Ale nie zdołał. I taki, tylko i wyłącznie taki cel może mieć Pogoń. A teraz ale widzimy... dobre podanie za linię obrony. Kaczorowski minął się z piłką 4-1. Był dla Rzeszowian obiecujący. Olejarka z Rejmanem. Sławek. Sławek, dośrodkowanie, jest Ramil, ale nie sięgnął tej piłki głową. Trochę Kłos w blokach został. Jakby od razu poszedł do tego zagrania, to myślę, że mógłby zdążyć. No a teraz Pogoń. Ponownie rozklepała Stal Rzeszów w defensywie. 5-1.